My prezentujemy plan, musimy z czymś do Państwa przyjść. Nie możemy przyjść i powiedzieć, chcemy budować farmę wiatrową, pokażcie nam gdzie, gdzie byście to widzieli. My musimy mieć to sprawdzone, prawda? Zaraz powiem, dlaczego dokładnie te lokalizacje, ale jeżeli są one już wybrane, teraz na tym etapie chcemy je z Państwem konsultować. Doszliśmy do wniosku, że możliwe, że jeżeli byłoby przyzwolenie społeczne, Państwo wyrażalibyście zainteresowanie, władze gminy dały taką propozycję, że można w pierwszym etapie inwestycji zlokalizować te cztery wiatraki, cztery urządzenia na terenach gminy. Czyli tutaj gmina zadecydowałaby o tym, że widzi tą inwestycję na własny grunt. Jeżeli chodzi o całą inwestycję, dlaczego dokładnie te tereny w gminie zostały wybrane jako perspektywiczne? Najważniejszą rzeczą są oczywiście... Jeżeli chodzi o tereny, te, które są zaznaczone, gdzie mamy planowane urządzenia. Pierwszym kryterium są oczywiście warunki wiatrowe. Czyli musi zostać teren sprawdzony pod kątem wieczności. Na podstawie dostępnych danych, czyli atlasu wieczności oraz specjalistycznych programów, takich jak MINPRO, wyodrębniliśmy tereny, które mogłyby być proponowane do rozwoju energetyki wiatrowej i do sytuowania kolejnych urządzeń. Także to są rzeczy, które można powiedzieć są na tak, takie atuty, jeżeli chodzi o tereny. Dodatkowym atutem jest to, że właśnie te działki, powiedzmy, są u Państwa większe niż w gminach sąsiednich. Było scalanie gruntów, więc teren jest perspektywiczny. Dodatkowo ekspozycja, czyli można powiedzieć wyniesienie terenu, rzeźba terenu powoduje to, że dojazd do turbin jest w miarę możliwy relatywnie niskim kosztem. Czyli są drogi dojazdowe, które niskim kosztem można będzie niskim kosztem przy tego typu inwestycji. Czyli przy inwestycji, która jest warta około 300 milionów złotych. Można te drogi dojazdowe poprawić w taki sposób, żeby dojazd do pól został zrealizowany. Bo nikt sobie nie wyobraża sytuacji, kiedy zostanie przygotowany projekt farmy wiatrowej i będzie problem logistyczny, nie będzie można urządzeń dowieźć na miejsce, gdzie mają zostać zamontowane. Więc drogi dojazdowe to jest bardzo, bardzo duże wyzwanie logistyczne. I tutaj, jeżeli chodzi o analizę drogową, teren jest perspektywiczny. Kolejnym atutem i zarazem ograniczeniem jest biegnąca linia wysokiego napięcia. Linia wysokiego napięcia powoduje to, że jest możliwość przyjęcia wyprodukowanej energii z wiatraków i podłączenia jej do sieci elektroenergetycznej. Oczywiście musi być wybudowany dodatkowo główny punkt zasilania, czyli taka popularna stacja trafo, w której prąd wyprodukowany z wiatraków jest zamieniany na prąd, który ma parametry takie jak sieć elektroenergetyczna. Ale istnieje możliwość przyłączenia do tej sieci, co jest niewątpliwie atutem, że to jest bardzo blisko farmy. Najdalsze wiatraki to jest kwestia kilku kilometrów kabla. Z drugiej strony, jeżeli chodzi teraz o ograniczenia, tutaj biegnąca sieć powoduje, że blisko niej oczywiście nie można lokalizować wiatraka, ponieważ skrzydła nie mogą sięgać kabli. Także jest to jedno z ograniczeń. Najważniejsze ograniczenie, tak jak było mówione, człowiek jest częścią środowiska i cała procedura, która bada wpływ farmy wiatrowej na środowisko, przede wszystkim musi uwzględnić wpływ farmy wiatrowej na człowieka, jako tej najważniejszej części. I zostały wyodrębnione takie tereny niebieskim kolorem, Państwo widzicie taki nieregularny kształt, który pokrywa się częściowo z siecią dróg. Ma to związek z tym, że istniejąca zabudowa oraz działki budowlane muszą posiadać pewien, ludzie przebywający na tych gruntach muszą posiadać komfort akustyczny. Dopuszczalna norma hałasu wynosi tam 40 lub 45 dB, w zależności czy jest to zabudowa jednorodzinna, czy zabudowa zagrodowa. Więc my, znając typ wiatraków, jaki planujemy tutaj wybudować oraz znając warunki wiatrowe, wiemy jaki hałas powoduje praca urządzeń. I musimy od tych terenów, które tutaj wzdłuż dróg Państwo macie odrolnione i gdzie stoją domy, musimy zachować pewną odległość. Tak jak mówił prezes, uwarunkowania prawne polskie mówią o 450, około 500 metrach. My zawsze staramy się trzymać bardziej rygorystycznie tych norm i jednocześnie patrzeć w przyszłość. To tutaj dokładnie teraz powiem, jak przebiegała nasza współpraca i jak nasz projekt zmieniał się przez te 2 lata.
Istniejąca zabudowa i istniejące działki budowlane zostały uwzględnione już na początku projektu. Projekt miał pewną formę, różniącą się od tej, którą Państwo dzisiaj widzicie. W trakcie przeprowadzenia zmian planistycznych, czyli było studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego zmieniane na wniosek. Na wniosek nasz, jako firmy, która chce wybudować farmę wiatrową i na wnioski prywatnych osób, które odrealniały działki, w gruncie rzeczy chcąc wyodrębnić pewne działki budowlane nowe. I tutaj, proszę Państwa, wzdłuż drogi z Mikuszewskiego na Wierzbicę, póki co jest tam chyba jeden dom w stanie surowym wybudowany, ale generalnie te dwa lata temu nie było tutaj żadnych budynków. Natomiast dowiedzieliśmy się, że są plany, że gmina planuje odrolnić również te działki i tutaj stworzyć kiedyś tereny budowlane. Więc my w projekcie to uwzględniliśmy i lokalizacje najbardziej skrajnych wiatraków zostały zmienione, żeby odsunąć się od tej planowanej budowy. Czyli wizja gminy, wizja planistyczna, to gdzie gmina chce mieć działki budowlane, gdzie chce mieć grunty rolne, gdzie chce mieć strefę ekonomiczną, przemysłową, w zależności od lokalnych uwarunkowań, my w naszym projekcie zawsze od razu uwzględniamy, ponieważ po co przychodzić z projektem, który w jakiś sposób utrudniałby Państwu realizację wizji gminy. My chcemy się w tą wizję wpisać z naszym tutaj projektem i po to zorganizowaliśmy konsultacje społeczne, żeby móc z Państwem porozmawiać, czy ten projekt jest dla Państwa do przyjęcia, czy chcecie go zmodyfikować, czy w ogóle nie jesteście zainteresowani tego typu inwestycją. I wnioski z konsultacji społecznych podam na końcu. A jeżeli chodzi o te uwarunkowania lokalne, to jest projekt, który Państwu przedstawiamy. Jeżeli chodzi o Mikuszewskie, Rankowskie Góry, tutaj 15 wiatraków planujemy, 4 wiatraki na północy, na gruntach gminnych. Na Węczynie mamy zabezpieczone prawo do dysponowania gruntem pod 6 urządzeń. Trwają prace nad 3-4 urządzeniami. To jest wszystko zależne od tego, jakie też będzie nastawienie społeczne, ponieważ tutaj trwają negocjacje z właścicielami gruntów. I jeszcze wracając do tego naszego projektu, rozmawiając z panem sołtysem Węczyna, z panem Zygfrydem Gajewskim, powiedział, że tutaj te działki pod lasem na Węczynie w kierunku Natalina są proponowane do rozwoju, powiedzmy, bazy rekreacyjnej, rekreacji i turystyki. Więc powiedzmy, ta skrajna turbina, która miałaby się znajdować w odległości 200 lub 300 metrów i prawnie byłoby to możliwe do realizacji, my w naszym projekcie chcemy to uwzględnić. I na przykład, jeżeli tutaj ta turbina miałaby w jakiś sposób utrudnić realizację tych działań gminy, które sobie już wcześniej obrała, może nawet tam jeszcze nic nie ma, ale takie są plany. My oczywiście z tego wiatraka możemy zrezygnować, zmienić jego lokalizację, jeżeli nie będzie możliwości, żeby gdzieś indziej umiejscowić to urządzenie, wówczas dojdzie do rezygnacji z takiego urządzenia. Właśnie dlatego bardzo mocno podkreślam, że to jest nasz projekt. Nasza propozycja, z którą do Państwa przychodzimy, i chcemy ją przedyskutować wspólnie, żeby kształt inwestycji był zadowalający dla wszystkich. Jeżeli chodzi o etapy inwestycji, inwestycja jest bardzo skomplikowana, jest bardzo czasu i kapitałochłonna i dodatkowo na każdym z etapów inwestycji rodzi się takie ryzyko, które może utrudnić i uniemożliwić realizację całej farmy wiatrowej. Jeżeli chodzi o to, co do tej pory u Państwa zostało poczynione, to został dokonany pierwszy etap, czyli pozyskanie terenu pod inwestycję. W warunkach polskich właśnie ten etap jest podawany jako pierwszy, ponieważ jest duże rozdrobnienie działek i my oczywiście, znając stanowisko gminy, która jest zainteresowana rozwojem energetyki wiatrowej, kolejny krok kierujemy do właścicieli gruntu, żeby zapytać, co oni o tym myślą. Czy jest zainteresowanie społeczeństwa, żeby farma wiatrowa mogła powstać? Bo po co rozpoczynać kolejne etapy? A jedno to jest pytanie po co, a drugie stwierdzenie to jest, że nie da się, ponieważ jeżeli nie mamy prawa do dysponowania gruntów, czyli nie mamy prawa własności działki lub umowy dzierżawy, wówczas żadnych kolejnych etapów nie możemy rozpocząć. A te, które możemy, typu monitoring ornitologiczny, dzieją się. Natomiast my jako inwestor też musimy mieć, może nie pewność, ale musimy wiedzieć, że jest zainteresowanie przede wszystkim właścicieli gruntów, bo nie można bezkarnie, prawda, wydawać kolejnych setek tysięcy złotych na etapie, jeżeli inwestycja jest zagrożona już na samym początku tym, że nie pozyska się terenu pod inwestycję. Więc jeżeli chodzi o podpisywanie umów dzierżawy, mamy już domknięte, w cudzysłowie,
tutaj 19 urządzeń, więc projekt z naszej perspektywy jest już jak najbardziej interesujący, ale trwają prace nad pozyskiwaniem dodatkowych gruntów po to, że są takie możliwości w gminie. Jeżeli chodzi o procedurę zmian planistycznych, czyli studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, żeby rozpocząć kolejne etapy, których celem jest uzyskanie decyzji, pozwoleń i porozumień, które powodują, że budowa farmy wiatrowej może być realizowana, procedura zmian planistycznych jest konieczna, ponieważ wszędzie do kolejnych wniosków o wydanie tych decyzji załącznikiem jest wypis i wyrys z miejscowego planu bądź ze studium. Jeżeli studium nie zostanie zmienione, nie zostaną wydzielone tereny w gminie, które mogą być wykorzystywane pod energetykę wiatrową, no wówczas nie możemy o nic innego się starać, ponieważ to są grunty rolne i nasz wniosek zostanie odrzucony jako taki, który nie ma podstawy, żeby być dalej rozpatrywany. Jeżeli chodzi o zmiany planistyczne, one się toczyły w Państwa gminie. Były zmiany robione pod wiatraki, natomiast i przy okazji były robione zmiany na wnioski indywidualne, gdzie ludzie odrealniali poszczególne działki, aby zrobić działki budowlane. Natomiast wniosek pod wiatraki został odrzucony. Te tereny nie zostały wyłonione przez Radę Gminy, dlatego że Rada wytłumaczyła nam i gmina, że nie było dodatkowej informacji na ten temat, czy właściciele gruntów, czy gmina są zainteresowani tego typu inwestycją, czy nie są. Tutaj były zarzuty, że jest zbyt mało informacji i nie ma takich działań. My ze swojej strony od początku w projekcie dostarczaliśmy taką ilość informacji, na jaką była zapotrzebowana. Zorganizowaliśmy wyjazd na farmę wiatrową. W tamtym roku na DKR-ze mieliśmy prezentację i prowadziliśmy dyskusję. Natomiast zainteresowanie, muszę powiedzieć, było niewielkie. Jak mieliśmy propozycję dodatkowego wyjazdu na farmę wiatrową, niestety nie było zainteresowanych. Wiem, że też w miarę postępu prac w projekcie zainteresowanie rośnie i pojawia się coraz większa grupa osób, która chce móc wyrazić swoje zdanie i chce posiadać pełną wiedzę na temat realizowanych zadań w jej gminie. Więc dlatego od tamtego tygodnia ruszyliśmy z taką kampanią informacyjną, edukacyjną, dyskusyjną, można powiedzieć. I zorganizowaliśmy razem z gminą i razem z sołtysami, tutaj sołtysem Rankowskiego, panem Julianem Łacińskim, sołtyską Wikuszewskiego, panią Władysławą Gozdan, z panem Czesławem Pomorskim z Gór, z panem Zygfrydem Gajewskim z Męczyna. Zorganizowaliśmy wspólnie konsultacje społeczne. Chciałbym przy okazji bardzo podziękować sołtysom za pomoc tutaj po pierwsze w organizacji i w całej logistyce spotkań i po drugie za podanie tego do informacji w swoich sołectwach, ponieważ naprawdę bardzo duża ilość osób się pojawiła, nawet osoby z innych sołectw, które i tak się dowiedziały, więc informacja była podana naprawdę bardzo rzetelnie i bardzo dużo osób w tych spotkaniach brało udział. Prezentację mieliśmy, ja jako osoba, która mówi o etapach inwestycji, miałem bardzo podobną do dzisiejszej. Dzisiejsza będzie się różniła tylko tym, że podam dokładnie, co udało nam się ustalić w trakcie tych czterodniowych konsultacji. Jeżeli chodzi o kolejny etap, czyli procedura zmian planistycznych, jeżeli Państwo, jako mieszkańcy i mieszkańcy Rankowskiego, Wikuszewskiego, Gór i Bęczyna, czyli osoby mieszkające najbliżej inwestycji, bezpośrednim zasięgu oddziaływania, jeżeli chodzi o grunty, wyrażą zgodę i wyrażą zainteresowanie, to liczymy, że zmiany planistyczne wyodrębnią takie tereny, które gmina wspólnie z Państwem ustali, przedstawiciele gminy, radni i sołtysi z Państwa terenów, wspólnie dojdziemy do tego, które tereny z naszych proponowanych do rozwoju energetyki wiatrowej można wyodrębnić. Jeżeli chodzi o pomiary parametrów wiatru, to, że dobrze wieje, my wiemy na podstawie dostępnych danych, natomiast pomiar wiatru, taki empiryczny, doświadczalny w postaci stojącego masztu pomiarowego, przed każdą tego typu inwestycją musi zostać zrobiony. Po pierwsze, no, muszą być na papierze czarno na białym warunki wiatrowe opisane, czyli kierunek, siła wiatru i dodatkowe parametry, ciśnienie, wilgotność i temperatura. Jest jeszcze druga bardzo ważna rzecz związana z lokalizacją masztu pomiarowego. On powstaje również po to, żeby optymalnie dobrać urządzenie.
ponieważ jeden wiatrak o mocy 3 MW, jaki tutaj planujemy, od innego o tej samej mocy może się różnić wysokością wieży, może się różnić długością skrzydeł i ich kształtem. Więc należy po minimum rocznym pomierze wiatru dobrać dokładnie taki wiatrak, który w najlepszy sposób wykorzysta energię wiatru w Państwa gminy. Jeżeli chodzi o monitoring ornitologiczny i hydrometeorologiczny, jest to część postępowania w sprawie oddziaływania farmy wiatrowej na środowisko. Tylko jeżeli projekt farmy wiatrowej zostanie przygotowany w taki sposób, że nie będzie negatywnego oddziaływania na środowisko, tylko taki projekt może być realizowany. I to opisuje decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Decyzja mówi o tym, w jakich warunkach należy przeprowadzić inwestycję. Co musi zostać zachowane, co musi zostać zbadane. I wójt wydaje tę decyzję na podstawie opinii sanepidu i przy uzgodnieniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Przy tego typu inwestycji występuje dużo rzeczy, które należy zbadać. Przede wszystkim, tak jak zostało już powiedziane, hałas jako oddziaływanie na najważniejszą część środowiska na człowieka i wpływ na awifaunę, czyli na te wszystkie, na tą część królestwa zwierząt, która porusza się w przestrzeni powietrznej. Monitoring ptaków i nietoperzy musi zostać przeprowadzony przed budową farmy wiatrowej. Są to minimum roczne badania i jeżeli nie wykaże się negatywnego oddziaływania, wówczas farma wiatrowa może być zrealizowana, ale badamy zarzuty, że na przykład inwestor finansuje te badania, więc one będą na korzyść inwestora. Więc ja zawsze odpowiadam, inwestor finansuje te badania, ponieważ to jest nasz cel, żeby zlokalizować farmę wiatrową. Ale potem jest to weryfikowane przez urzędy państwowe. Jeżeli monitoring porealizacyjny, który jest konieczny, 3-letni, wyjdą jakieś różnice pomiędzy tym, co zostało zbadane przed budową i tym, co się okazało po budowie, wówczas na przykład następują czasowe wyłączenia turbin albo konieczność demontażu pewnych urządzeń. I to stawia pod wielkim znakiem zapytania opłacalność całej inwestycji. Więc nikt nie może sobie pozwolić, żeby ktoś badania przeprowadził nierzetelnie. Te przed realizacją. Jeżeli chodzi o kolejne rzeczy, bardzo ważną kwestią, tak jak mówię, każdy z tych etapów jest kluczowy, ponieważ na każdym z tych etapów rodzi się ryzyko braku realizacji projektu. Więc uzyskanie oraz negocjacje warunków przyłączania do sieci elektroenergetycznej to też jest jedna z kluczowych kwestii. Jeżeli jest zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wcześniejsze etapy zostały przeprowadzone, wówczas można ubiegać się o przyłączenie, o uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Czyli zakład energetyczny, który jest zobligowany do tego, żeby odkupić zieloną energię produkowaną przez wiatraki, odkupuje ją na własnych warunkach. Nie odkupi każdej ilości, tylko mówi odkupię od was tą produkowaną ilość, ale i to ale może mówić na przykład, że istnieje konieczność wyremontowania lub wybudowania na przykład 20 km linii na powierzchnię średniego napięcia. Zakład energetyczny to jest instytucja, która najlepiej zna uwarunkowania elektroenergetyczne w gminie i wie, że jeżeli powstanie nowe źródło prądu i nowa moc zostanie przyłączona do istniejącego systemu, są wymagane pewne prace, które inwestor na własny koszt musi wykonać, które spowodują, że sieć elektroenergetyczna no, po prostu będzie działała sprawnie. Czyli wszystkie remonty istniejącej sieci, na przykład na powierzchni, dodatkowe budowy, tutaj obarczane, spadają na barki inwestora. Inwestor na własny koszt musi przygotować te rzeczy, jeżeli chce farmę wiatrową przyłączyć do sieci. A oczywiście tak jest nas cel. I jeżeli te wszystkie etapy wcześniejsze zostały przygotowane, mamy decyzję uzgodnienia pozwolenia wymagane do przygotowania projektu budowlanego, wówczas przygotowany jest projekt i staramy się o uzyskanie pozwolenia na budowę. Jeżeli pozwolenie na budowę uzyskujemy bez odwołań prawomocne, wówczas następuje zakup urządzeń i realizacja farmy wiatrowej. Jeżeli chodzi o koncepcję projektu, projektowaną farmę wiatrową ma stanowić około 25 turbin wiatrowych, każda o mocy około 3 MW. Jest napisane około 25 turbin wiatrowych, ponieważ tak jak pokazywałem na wcześniejszych slajdach i jak to podkreślaliśmy wielokrotnie w trakcie spotkań sołeckich i dzisiejszego spotkania, to jest projekt. Czy wszystkie wiatraki wyjdą, tego nie wiemy.
Nie wiemy, czy uda nam się pozyskać prawo do dysponowania tymi wiatrakami, gdzie jeszcze trwają, nad tymi gruntami, gdzie jeszcze trwają negocjacje. Także to jest, można powiedzieć, liczba maksymalna. Jeżeli chodzi o wielkość projektu, może to być mniej niż 25 turbin. Jest około, dlatego że nie jest to pewna liczba. Taką inwestycję oczywiście nie tworzą jedynie same urządzenia, ponieważ no, muszą te urządzenia zostać podłączone do sieci elektroenergetycznej. One nie są zawieszone w powietrzu, więc muszą mieć fundament, drogę dojazdową, plac manewrowy oraz okablowanie i stacje transformatorowe. Jeżeli chodzi o budowę samego urządzenia, zanim przejdę do kolejnych slajdów, urządzenie, jego budowa jest o tyle skomplikowana, że są to urządzenia wielkogabarytowe. Są to bardzo duże i ciężkie urządzenia. Wieża waży ponad 100 ton, gondola to jest waga około 70 ton, oczywiście w zależności od tego, jaki generator prądu w gondoli jest zamontowany. Więc to jest urządzenie dosyć proste w swojej konstrukcji, bardzo zaawansowane pod względem materiałów użytych do produkcji. Natomiast zasada działania nie jest jakaś specjalnie tutaj skomplikowana, ponieważ w wypadku urządzenia, które są napędzane przez wiatr, obracają się razem z piaskiem, czyli wirnik obraca się, jest to zamontowane na wale napędowym, wał wchodzi do gondoli, w gondoli znajduje się generator prądu, produkowany prąd jest uprowadzany kablem, który znajduje się wewnątrz wieży i stąd kablami trafia do stacji transformatorowej, a następnie do sieci elektroenergetycznej. Więc zasada działania to jest no, odwrócony silnik, ale bardzo dużych rozmiarów. To są elementy tylko i wyłącznie siłowni. Natomiast jeżeli chodzi o to, co Państwa tutaj bardzo mocno interesuje, z racji tego, że grunty w gminie urzędów są, gleby są wysokiej jakości, druga, trzecia klasa, chciałbym powiedzieć, jakie wielkości są połączone z produkcji rolnej przy budowie farmy wiatrowej. Bo każdy wiatrak w takich najbardziej średnich warunkach jest wyłączony około 17 a. Składa się na to obszar dźwigowy, czyli element utwardzony powierzchni, na której montowany jest dźwig, który potem montuje całe urządzenie. Składa kolejne elementy wieży razem i następnie montuje wieżę urządzenia. Więc obszar dźwigowy zajmuje około 7 a. Fundament turbiny, ta część, która jest zakopana całą tą stopą fundamentową, zajmuje około 4 ary. Wszystko jest napisane około, ponieważ w zależności od badania hydrotechnicznego, czyli badania tego, jaka jest wytrzymałość gruntu, jaka jest podatność na nasiąkanie, na rozmakanie, jest dobierany kształt wielkości fundamentu. Ale tak jak mówię, klasyczny przypadek około 4 ary. I droga dojazdowa. W tym przypadku, jeżeli jesteśmy w miarę blisko z wiatrakiem, od najbliższej drogi gminnej, droga zajmuje około 6 lat, ale z tym wiąże się największa zmienność tego, jaka część gruntu zostanie połączona z produkcji rolnej. Ponieważ droga ma szerokość około 4,5 metra i w zależności od tego, jak bardzo w głębi pola znajduje się lokalizacja urządzenia, taka część gruntu musi zostać utwardzona i oczywiście wyłączona z produkcji rolnej na potrzeby zlokalizowania dojazdu do farmy wiatrowej. Czyli około 17 arów w średnim przypadku jest to to, co jest na trwałe połączone z produkcji rolnej. Więc w porównaniu do całego urządzenia, które jest wieża urządzenia ma około 100 metrów długości, długość łopa to około 70 metrów, to te 14 arów wydaje mi się, że nie jest jakąś bardzo dużą wielkością. To samo, co powiedziałem wcześniej, tutaj jest na zdjęciu wyznaczone, czyli obszar dźwigowy jest zaznaczony na czerwono, na żółto droga dojazdowa, fundament turbiny i na zielono jest zaznaczony, zieloną obwiednią jest wyznaczony kształt tymczasowego placu budowy. Czyli w pierwszym roku, kiedy przed budową farmy wiatrowej, kiedy są prowadzone prace i jest potrzebna powierzchnia do składowania elementów, do ich montażu, wówczas w tym roku wyłączone z produkcji rolnej jest dodatkowo kilkanaście arów. Ten obszar, on jest po etapie budowy przywracany do stanu użytkowania sprzed budowy. A więc to nie jest na trwale wyłączone, a tylko na okres budowy, a potem demontażu urządzenia. Więc 2 lata można powiedzieć. Jeżeli chodzi o fundamenty elektrowni,
Tak jak mówiłem, kształt i wielkość fundamentu jest zależna dokładnie od warunków lokalnych. Natomiast wygląda to mniej więcej w ten sposób, że jest to około kilku metrów zabetonowania, bardzo dobrze zbrojonego. Fundament po przykryciu ziemią wygląda tak, że to, co wystaje, to, co widzimy ponad gruntem, jest to koło o promieniu kilku metrów. Do tego elementu są montowane wszystkie kolejne elementy wieży. Natomiast naokoło można prowadzić dotychczasową działalność rolniczą, ponieważ przy tworzeniu wykopu pod fundament wierzchnia warstwa, ta organiczna, najbardziej żyzna, jest zbierana i składowana osobno. Potem jest przygotowany fundament. Te warstwy poniższe są wywożone w to miejsce, które gmina zaproponuje, tam gdzie są po prostu potrzeby, na przykład wyrównania terenu czy nadsypania jakichś elementów. Natomiast ta warstwa, która została zebrana z góry, służy potem do obsypania fundamentu. Więc tutaj pod sam fundament generalnie można dojechać i uprawiać tak jak dotychczas. Jeżeli chodzi o budowę elektrowni, Państwo tutaj widzicie elementy, które montuje dźwig. No na dole są jakieś samochody, tutaj jest ten tir, który zajmuje się dowozem elementów. To jest bardzo duże wyzwanie logistyczne. Drogi dojazdowe do pól muszą zostać w taki sposób poprawione, utwardzone, zniwelowane, aby dojazd mógł być zrealizowany. Droga dojazdowa zostaje przez cały okres trwania inwestycji, ponieważ w momencie serwisowania, czyli na przykład okresowych wymian oleju, przekładu, czy powiedzmy mycia łowa, czy wymiany łowa raz na kilka lat, ta droga dojazdowa musi być w każdym momencie przejezdna, więc jeżeli tego typu inwestycja powstała, Państwo macie pewność, że dojazd do pól o każdej porze roku będzie możliwy, nie mówię nawet jakimś sprzętem rolniczym, ale samochodem osobowym. Ponieważ te drogi dojazdowe muszą mieć określone parametry, które producent urządzeń wymaga. Jeżeli te parametry nie zostaną tutaj zapewnione, wówczas dojazd do turbiny nie będzie możliwy i nie będzie możliwe wybudowanie. Więc drogi dojazdowe są naprawdę wysokiej klasy. Transport niektórych elementów odbywa się w jednym kawałku, czyli poszczególne elementy wieży długości do 20-30 metrów przyjeżdżają w całości i przede wszystkim skrzydła urządzenia. One nie mogą być przewożone w jakichś tam kawałkach i potem montowane, lepione, tylko musi to być jeden element przywieziony w całości. Długości, gdyby to było skrzydło powiedzmy długości 50 metrów, wówczas cały transport TIR może mieć 60, nawet 70 metrów długości. Więc łatwo sobie wyobrazić, że promienie skrętu muszą zostać tak wyprofilowane, żeby dojazd mógł być zrealizowany. Tutaj widać jeszcze dojazd skrzydeł nad farmę. Infrastruktura naziemna. To, co musi zostać przygotowane, żeby farma mogła być przyłączona do sieci elektroenergetycznej, to oczywiście podziemne kable. Tak jak widać, budowa, posadowienie w gruncie kabli to jest operacja czysta estetycznie, ponieważ jest to proces zautomatyzowany. Jedzie jedno ciężkie urządzenie, które ma szpulę z nawiniętym kablem i kolejne urządzenie zajmuje się zakopywaniem kabla i potem równaniem ziemi. Więc na etapie, tak w cudzysłowie tutaj można powiedzieć, budowy, no nie ma jakichś specjalnych zniszczeń. Jest to bardzo, bardzo na tyle wąskie, na ile może być, jeżeli chodzi o przejazd urządzeń. I w tym roku, kiedy następuje budowa urządzeń, zakopywanie kabla nie nastręcza jakichś wielkich problemów. Jeżeli chodzi o infrastrukturę naziemną, składa się na nią również stacja transformatorowa. Tak jak mówiłem, jest to ta część, której taki obiekt, którego zadaniem jest przystosowanie parametrów prądu powstałego z wiatraków do prądu sieciowego. Wiatraki, no nie można sobie wyprodukować prądu i po prostu przyłączyć do sieci elektroenergetycznej, ponieważ prowadzałoby do zamieszania. Częstotliwości, amplitudy parametrów prądu by się nie zgadzały. Więc zadaniem wyrównania parametrów do parametrów sieciowych zajmuje się stacja transformatorowa. I teraz krótko Państwu powiem na temat spotkań sołeckich, które odbyły się w Państwa gminie. Powiem, że zainteresowanie było bardzo duże, chyba nawet przerosło nasze oczekiwania, ponieważ myśleliśmy, że przyjdzie po prostu grupka osób. Natomiast przychodziło naprawdę dużo, dużo ludzi. Dyskusje trwały od godziny 17. Wtedy wszystkie spotkania się rozpoczynały.
wcześniej niż o godzinie 22 żadne z tych spotkań się nie zakończyły. Więc było o czym rozmawiać i z takich głównych rzeczy, z takich podsumowujących, które udało nam się wspólnie osiągnąć, doszliśmy do tego, że możliwa będzie realizacja farm, że proponowana jest lokalizacja 4 próbnych wiatraków, czyli wybudowanych na gruntach gminnych. Tutaj padła z jednej strony taka propozycja od pana wójta, to było na spotkaniu w Mikuszewskim bodajże. Natomiast na Bęczynie ta propozycja pojawiła się znowu jeszcze raz i my jesteśmy jak najbardziej zainteresowani tym, żeby państwu przybliżyć projekt, żebyście mogli zobaczyć dokładnie, jak inwestycja będzie wyglądała w państwa gminie, żeby zetapować po prostu ten projekt. Oczywiście jest to trudniejsze dla inwestora, ponieważ są to 2 procedury, prawda? Są dodatkowe koszty i przede wszystkim wydłużenie inwestycji w czasie. Ale jeżeli to jest warunkiem tego, żeby państwo zobaczyli, jak to realnie u was w gminie będzie wyglądało i naocznie sprawdzić, jak wiatraki u was się będą sprawowały, to my jesteśmy jak najbardziej zainteresowani taką formą współpracy. Więc powstała koncepcja wykorzystania pól, których właścicielem jest gmina urzędu. To jest jedno według mnie bardzo ważne uzgodnienie. I druga rzecz, taka łatwiejsza w realizacji i myślę, że to jest działanie na najbliższy miesiąc, dwa. My zorganizowaliśmy wyjazd na farmę wiatrową 2 lata temu na Łęki Lukierskie. Po pierwsze, był pan wójt, był pracownik gminy, jeszcze jeden wydelegowany. Było kilka osób, natomiast zainteresowanie projektem, powiem szczerze, było nikłe. Generalnie prowadzimy wyjazdy z terenów, gdzie prowadzimy projekty i czasami to są 2 autokary ludzi, natomiast tutaj było, nie wiem, 10-12 osób. Więc padła koncepcja, żeby zorganizować jeszcze jeden wyjazd na farmę wiatrową, i nie na Łęki Lukierskie, ponieważ tam państwo już byli, no widzieli, że nic złego się nie dzieje. Mogliście państwo również zweryfikować to, co na przykład przeciwnicy zarzucali, ponieważ no, kilka osób było, widziało, jak wiatraki wyglądają, więc mogło sobie same odpowiedzieć na pytanie, jak realnie to ich praca wygląda. Natomiast zorganizujemy taki wyjazd, żeby państwo z gminy wybrali jakiś teren, który jest